No tak, tym razem lekcja odnośnie tematu, jakim jest legato. W poprzednich lekcjach był osobno pokazywałem hammer on i pull off. Czyli te dwie techniki składają się na legato łącznie, prawda? Bo wiadomo, stosujemy osobno te techniki, no lub łącznie podczas grania właśnie legata, co jest bardziej zrozumiałe. Legato bardziej zrozumiałe na takie łączne zastosowanie. W każdym razie zamiast łączenia łącznych zastosowań pokażę wam, jakby to mniej więcej brzmiało. Zasada jest prosta. Jak wiecie, w hammer on pokazywałem, że uderzam piórkiem, a wydobywam 2, 3, 4 dźwięki. Na przykład. Tutaj jest ważne właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, po prostu siła uderzeń z poszczególnych palców. Na przesterze to dużo lepiej i dużo łatwiej brzmi niż na czystym kanale czy na gitarze klasycznej. Wiadomo, możemy to sobie bawić się na różne sposoby, jednak dodatkowo jeszcze powiem, że ważne jest podczas tego grania tłumienie pozostałych strun. Na przykład jeśli gramy, nie tłumimy nadgarstkiem. Brzmi wszystko poza tym, co byśmy chcieli, żeby brzmiało. Więc najlepiej tak trzymać nadgarstek, że struna, którą uderzamy aktualnie, na przykład strunę szóstą, ja mam akurat siedmiostrunową gitarę, strunę szóstą, najgrubszą u was, można powiedzieć, udostępniamy odrobinkę nadgarstkiem, jakby troszeczkę odsłaniamy, żeby wybrzmiała. Bo jakbym ją tłumił cały czas, to byłoby słychać bardziej takie stukanie niż granie. Jakby odsłaniam, nie wiem czy to widać, odsłaniam delikatnie nadgarstkiem te struny, które aktualnie używam, a te, których nie używam, staram się zasłonić. Wiem, że to łatwo gadać, trudniej to zrobić. Musicie sobie sami popróbować i znaleźć właśnie ten balans zmieniania, można tłumienia. Wiadomo, tu nie chodzi o to, żeby jakoś drastycznie raz tak, albo nie wiem. Tylko w miarę delikatnie, żeby po prostu czuć pod ręką, którą stronę poluzowujemy, że tak można powiedzieć, żeby wybrzmiewała. Jest też sposób taki, że ja na przykład czasem używam, tłumię sobie, tutaj sobie trzymam ręką, a tu sobie mogę grać, wtedy można powiedzieć, ile sobie zechcę. Tylko tu widzicie, musi być na tyle czysty ten dźwięk, żeby po prostu on wychodził. Bo tutaj nie uderzałem ani razu piórkiem, prawda? Miałem rękę zajętą. Można też robić tak, jak niektórzy to robią, nakładają frotkę do włosów na gdzieś w tych okolicach,
Wiadomo, im bliżej tutaj gry futrym, wtedy ten dźwięk jednak będzie mniej przytłumiony. Na przykład... Ale generalnie spełnia tą funkcję, spełniałaby taka gumeczka tutaj położona. Mniej więcej. Może być w miarę dosyć, może być mocno naciągnięta w miarę, żeby można było grać w tych pozycjach, a jednak nie przeszkadzać. Nie przeszkadzała. Więc tutaj, jak widzicie, jest też fajna sprawa z tym. I to oczywiście można też ćwiczyć w tych ćwiczeniach 1, 2, 3, 4. Przynajmniej na początek, żebyśmy sobie wyćwiczyli każdy palec w graniu legato. No na przykład takie. To możemy... Używamy tylko wybranych palców do grania. Wiadomo, to było na razie jakby ćwiczenie takie po chromatycznej skali, a nie w jakiejś konkretnej. Natomiast na przykład w pentatonice molowej A, znowu przykład, albo nie, niech będzie w E, żeby nie było, że ciągle w A, na przykład już takie. Tutaj każdy z tych dźwięków uderzałem raz. Znaczy każdy z dwóch dźwięków, czyli na jednej stronie. Jedno uderzenie, bo tutaj zaczynam się już motać. Jedno uderzenie piórkiem, dwa uderzenia palcami. To uderzenie piórkiem jakby nadaje nam rozpędu. Tak samo w tym ćwiczeniu tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Uderzenie piórkiem dodaje nam rozpędu. Możemy też robić. Możemy właśnie też tak robić, ale troszeczkę to wtedy inaczej brzmi. Lub. Tak brzmi w jakimś przykładowym utworze śmiesznym. Wiadomo, musicie po prostu zacząć używać tych technik właśnie legato w połączeniu z różnymi riffami. Tu akurat grałem w skali G miksolidyjskiej, która ma dźwięki G, A, B, C, D, E, Fis, G. Niestety to była skala akurat G dur, a nie miksolidyjska. Pal 6 będę wyjaśniał wszystkie kiedyś indziej. W każdym razie, tu miałem jakiś riffik, prawda, piękny. Thank you.
No dobra, na razie.